Adrian dzisiejszy sparing zakończył zgrupowanie w Spale. Stanowił taką ważną chyba część tego zgrupowania. Byliście dziś zmęczeni na boisku? No na pewno ten okres, co byliśmy w Spale, dzisiaj musieliśmy to wybiegać wszystko. Mieliśmy na pewno dużo już w nogach po treningach w Spale, no ale myślę, że ten sparing nie wyglądał aż tak źle, żeby wyglądać, że jesteśmy zmęczeni. Adrian, a jak atmosfera w drużynie? Przerażał Was ten wyjazd z trenerem Leńczykiem? Pojawiło się wiele legend, jaka to Was czeka ciężka praca, a tak naprawdę jak było? Wydaje mi się, że te legendy wszystkie trenerzy są troszkę posadzone, bo na pewno ten pobyt w Spale spędziliśmy w dobrej atmosferze. Trener sam podkreśla, że atmosfera w szatni jest najważniejsza i widać, że tą atmosferę buduje bardzo dobrze. Ma swoje spostrzeżenie na futbol i na pewno treningi, które tam odbyliśmy, były inne od tych wcześniejszych, ale na pewno były też przyjemne. Adrian, z jakim nastawieniem podeszliście do dzisiejszego sparingu? Miecie swoje wybiegać, czy zagrać mimo wszystko dobry mecz i zrealizować jakieś założenia? To znaczy, każdy profesjonalny piłkarz chce na pewno każdy mecz wygrać. No, na pewno dzisiaj czym założeniem było, żeby przede wszystkim te zmęczone nogi wybiegać. Jakieś tam założenia taktyczne poprzez trenera, które mieliśmy nakreślone, zrealizować. Przede wszystkim zakończyć cały ten pobyt w Spale dzisiejszym sparingiem zwycięstwem. Niestety, jak mówię, nie udało się wygrać, ale myślę, że sparing stał, tak jak mówiłem, na dobrym poziomie i na pewno optymistycznie patrzymy na sobotę już. Dzisiejszy sparing zakończył zgrupowanie w Spale. Jak radzili sobie tam ci najmłodsi zawodnicy w kadrze trenera Leńczyka? Młodych dużo nie było, bo byłem tylko ja z Sebastianem Woneckim, bo reszta była albo na kadrach, albo po prostu zostali na miejscu kontuzjowani. No, treningi wszystko było dosyć ciężkie, inne niż dotychczasowe, ale myślę, że było okej. Okay. Janek, a było tak strasznie, jak gdzieś pojawiały się informacje, jak to jest u trenera Leńczyka, czy mimo wszystko było przyjemnie, ale praca została zrealizowana? Tak, dokładnie. Praca została zrealizowana. Było ciężko, owszem, ale tak jak powiedziałem, to zaowocuje, mam nadzieję, w lidze.